trzeci osób. Będziemy przyjmować na prawą rękę. Poruszając się w pozycji łokcie wąską, pozycja bokserska. Przyjmujemy ciosy proste zadawane przez przeciwnika na rękawicę prawą. Rękawice opieramy o krawędź czoła, nie o skroń ani nie o czoło. Jeżeli oprzemy o czoło, mamy boki wysunięte, odsłonięte na przyjęcie ciosu sierpowego. Jeżeli damy z boku, mamy twarz na ciosy proste odsłoniętą. Więc z pozycji bokserskiej skręcamy się, nie odrywając ręki od brody. Skręcamy się, przesuwając po policzku na kant czoła rękę i przyjmujemy z lekkim skrętem. Nie wypychamy ręki, bo mamy odsłoniętą twarz. Nie wypychamy ręki swojej na cios przeciwnika, bo mamy odsłoniętą twarz. Przesuwamy rękę na kant czoła wąziutko. Nieważne, czy przeciwnik zadaje lewy prosty, czy prawy prosty, przyjmujemy tą na prawą rękę, usztywniamy nadgarstek, przedramię i przyjmujemy cios. Nie podnosimy łokcia za wysoko, bo mamy odsłonięte żebra. Łokcie wąsko i tylko króciutki skręt, pomagamy sobie tak jak przy ciosie prawym prostym ze skrętem biodra nogi. Obrona króciutko. W momencie, gdy blokujemy prawą ręką, lewa ręka jest przy brodzie, przy szczęce. Nie możemy zrobić bloku, odsłonięcia, bo jesteśmy narażeni na cios sierpowy. I wygląda to mniej więcej tak. Zapraszam wszystkich do trenowania sportu walki. Pozdrawiam, Mensa, Machami Świata w kickboxingu.